kandydatów za odwagę, bo naprawdę wiem, ile ich jest. Powiem tak z własnego doświadczenia, że zaprezentowanie się przed taką ilością osób wymaga naprawdę ogromnego męstwa i samodyscypliny, także... Dobrze, przejdziemy do pytań od prezydium. Pierwsze pytanie do Adama. Adamie, ja wybrałam pytanie bardziej na płaszczyźnie K5. W sumie ono składa się z dwóch członów. Pierwsze. Muzyczna impreza licealnych artystów, którą zauważyłeś i uwzględniłeś w swoim planie wyborczym. Nie wiem, czy wiesz, ale w zeszłym roku drugie liceum organizowało Mile. W związku z tym, że ósemka nie podjęła się jej organizacji. Jednak w zeszłym roku Mila osiągnęła ogromny sukces i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ósemka nie będzie chciała wrócić do tej tradycji i ponownie zorganizować Milę, a jak wiemy, mają trochę większe pole i więcej praw autorskich, by taką właśnie imprezę zorganizować. To jest pierwsze pytanie, jak sobie wyobrażasz rozwiązanie takiego ewentualnego konfliktu? Natomiast drugie pytanie. W czwartym punkcie swojego programu zawarłeś konkurs Wiedza o Krakowie. I pytanie brzmi, czy taki konkurs chcesz również przeprowadzić w naszej szkole, skoro odbywa się on już w ramach współpracy K5, w ramach pięcioboju. I tyle z mojej strony. Dziękuję. Jeżeli chodzi o Milę, to wiem, że wcześniej ósemka ją organizowała. W tamtym roku dwójka przejęła tą funkcję. I mając na względu to, że osiągnął ten koncert tak wielki sukces, możemy być, nie powiem przekonani, ale możemy mieć nadzieję, że również w tym roku będziemy mogli ją zorganizować. Jeżeli nie, będziemy mogli przecież uzgadniać wszystko z obecnym samorządem ósemki. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie i konkurs wiedzy o Krakowie, który odbywa się w ramach K5, wiem również, że taki konkurs się odbywa w ramach K5, właśnie w taki sposób chciałbym to zorganizować. Dziękuję. Bardzo proszę o ciszę. Adamie, nie jest obce opinii publicznej, że w twoim otoczeniu skłóciło się wiele osób. Jest to czasem normalne, bo człowiek może być z natury konfliktowy. Okej, ale... Szef twojej kampanii wyborczej Maciej Telega.
I to, co wtedy robiliście, totalnie nie zgadza się z tym, co mówisz powiedziałeś przed chwilą, że jesteś gotowy na poświęcenie. Ponieważ numer bardzo często był losowany raz za późno, albo no, nie tak jak powinien, w skrócie mówiąc. Jak, przepraszam, będzie wyglądało twoje poświęcenie, jeżeli miałeś problem z tym, żeby wstać godzinę wcześniej, zająć się tym błahym problemem, bo jest to problem błahy. I abstrahując już od tego, bo podczas twojej kadencji losowania szczęśliwego numerka, numer losowało 7 osób, co jest niedopuszczalne. Czy nie uważasz w takim razie, że brakuje ci pewnych cech ważnych dla prezydenta szkoły, między innymi umiejętności doboru sobie współpracowników i brania za nich odpowiedzialności? Dziękuję. W szkoły jest... jednej osobie, która raz wcześniej wylosowała go dobrze, tym razem niestety o tym zapomniała. Także faktycznie raz mi się zdarzyło nie wylosować go przed pierwszą lekcją. Chciałbym lekko tylko skomentować. Jeszcze dodam, właśnie nasze szanowne prezydium ma troszkę większe uprawnienia, to znaczy może się zgłosić i, że tak powiem, co nieco od siebie wypaść. Chciałbym tylko lekko skomentować, że raz jedna osoba nie mogła wylosować, ale u ciebie losowało 7 osób i nie wiem, czy, wiem na pewno, jest zapis, że powinno być przed pierwszą lekcją, ale sorry, pierwsza lekcja to nie jest 8.30, kiedy ja losowałem numer, bo nikt go nie wylosował. Dziękuję. Właśnie o tej sytuacji mówiłem, to był jeden, jedyny raz, wcześniej... Dziękujemy, ale nie możemy się ustosunkować. Trzy pytania, a nie cztery. I chciałabym się zapytać o skład samorządu. Gdybyś wygrał, kogo byś uwzględnił? Czy uwzględniłbyś również członków sztabów twoich kontrkandydatów, także czy w prezydium by się tacy pojawili? Bo w sztabach pojawiają się ludzie, którzy chcą prężnie działać, mają pomysły, są kreatywni i chciałabym, żeby w przyszłym samorządzie również takie osoby działały, niezależnie od tego, w którym sztabie są i kogo popierają. Jak byś się do tego odniósł? Tak jak mówiłem podczas mojej przemowy, jestem otwarty na każdą osobę, która chciałaby się w jakiś sposób zaangażować w szkole. Dlatego też nie mówię, że nie przyjmę osób spoza mojego sztabu. Jestem otwarty na każdą osobę. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pytanie od rzecznika. Sekcje, które są tworzone podczas kadencji. Zgodnie z paragrafem 25 punktem 8 statutu organami samorządu szkolnego są Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych i Zarząd. Dziękuję. A to jest jeszcze pytanie drugie, które otrzymuje każdy z kandydatów. Proszę powiedzieć, kto tworzy samorząd uczniowski? Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Tablica wymiany usług. Uważam to za świetny pomysł. Pytanie tylko,
Na czym miałoby się to opierać? Jak często by dodawane były jakiekolwiek ogłoszenia? Kto ogólnie mógłby się tam oferować? I tak dalej, i tak dalej. Powiedz nam coś więcej na ten temat. Po pierwsze, chciałam tutaj Angeliko, jesteś całkiem nową osobą dla większości uczniów naszej szkoły. Powiedz mi, jak umotywujesz swoją kandydaturę? Dlaczego uważasz, że to ty właśnie powinnaś wygrać te wybory? Podaj trzy powody. I nie chodzi mi tutaj o mówienie, że debata to jest spotkanie dwóch drużyn, walczą nad tezą. Chodzi mi o konkretne informacje na temat organizacji, kto jest szkolnym opiekunem projektu, jaka organizacja tworzy szkołę debaty, pozaszkolna organizacja, do kogo z pozaszkoły trzeba napisać, żeby takie zgłosić chęć udziału, do kiedy trwa termin zgłoszeń i jakie pismo trzeba napisać, żeby wziąć udział w szkole debaty. Niestety nie będę w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie działam sama. Ja mam koło mnie mój sztab i ja nie zajmuję się wszystkimi punktami, realizacją wszystkich punktów z mojego programu. Tak więc istnieje w moim sztabie osoba, która będzie w stanie odpowiedzieć na te pytania. Niestety ja osobiście nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytania. Zawarłaś swoim programie.
programie wyborczym Bunt, na który nie wiesz, na czym polega jego organizacja i nie jesteś w stanie odpowiedzieć, czy dasz sobie radę z jego organizacją, czyli to był tylko punkt, żeby wzmocnić, wzbogacić twój program wyborczy, tak? Dziękuję. Proszę o sprawne opuszczanie sali.